Cześć wszystkim. Stała się rzecz niesamowita, bo w końcu do testu dostałem auto ze zwyczajnym napędem benzynowym. Nie mam tutaj żadnej hybrydy, plug-ina, elektryka, benzyna, turbina, nic więcej. Bardzo czekałem na taki samochód, bo mimo tego, że lubię postęp, bardzo polubiłem elektryki, to fajnie w końcu pojeździć tym, do czego człowiek był przyzwyczajony przez praktycznie całe życie. Może nie do końca do turbo w Hondzie, ale o tym sobie jeszcze pogadamy. Także jeśli jesteście zainteresowani testem samochodu, który świetnie udaje Honda Accord, zapraszam na test. Czemu powiedziałem o Hondzie Accord? Bo po pierwsze sam taką jeżdżę, już od wielu lat mam ją prywatnie. Po drugie, nie da się jej już kupić. Kiedyś już o tym mówiłem i ja mega żałuję, że Honda Accord nie ma na polskim rynku. Oczywiście nie do końca przyjmuję tłumaczenie Hondy, że Civic jest już tak duży, że Accord jest w zasadzie niepotrzebny, bo wiadomo, że nie o to chodzi. I szkoda, że tego Accorda nie ma, ale to jest tak duże auto, tak przestronne, tak przyjemne w prowadzeniu, że jest pewnym substytutem Accorda. Mówi to użytkownik Accorda, także myślę, że jakieś tam prawo wypowiedzi w tym temacie mam. Ale oczywiście nie każdy musi być fanem Accorda, może dla kogoś to jest nawet wada. Także przejdźmy do tego, co Civic oferuje sam w sobie. Na początek jak zwykle technikalia, czyli co ja tu mam pod maską? 1.5 turbo, 182 konie, 220 Nm i automatyczna skrzynia z moimi ukochanymi trzema literkami CVT. I zaczniemy właśnie od tego. Co sądzi Kamil z kanału Automotovlog o skrzyniach CVT, to mówił już wielokrotnie i mogę powtórzyć po raz kolejny, że ja tych skrzyń nie cierpię. Ale to jest jedyna skrzynia CVT, jaką ja znam, którą do tej pory jeździłem w samochodach tej klasy, która jest naprawdę do przeżycia. Jest, od razu mogę powiedzieć, że to jest najlepsza skrzynia CVT, z jaką ja jeździłem w tych autach i wynika to chyba z jednej rzeczy. Ta skrzynia ma coś takiego, co nazywa się symulacją zmiany biegów. I może to się wydawać, że to nie jest nic wielkiego, ale przy codziennym kontakcie z takim samochodem, przy jeździe, jeśli jeździcie i za miastem, i w mieście, w różnych warunkach, mnie coś po prostu trafia, jak jeżdżę fajnym samochodem, z fajnym silnikiem, z dobrą mocą i słyszę to wycie, buczenie, nie zmieniają się biegi, bo ich nie ma i zabijają mi te skrzynie często bardzo fajne auto. Tutaj na szczęście się tak nie stało, dlatego od tego zaczynam, bo to jest mega ważne. Ta skrzynia, oczywiście ona, jak będziecie sobie mocno przyspieszali, przeciągali, że tak powiem, tą powiedzmy zmianę biegów, tak jakbyście jechali w normalnej skrzyni, ona też będzie przez chwilę buczała. Ale to jest niebo a ziemia w stosunku do tych wszystkich CVT, które miałem, nie wiem, CHRC, Koleosie i tak dalej, w tych wszystkich autach, których ja tych skrzyń nie lubię. Oczywiście da się do tego przyzwyczaić, ale to pytanie, czy chodzi o to, żeby się do tego przyzwyczajać, czy mieć auto, które lubicie pod każdym względem. I Civic jest autem, w którym może nie to, że da się tą skrzynię lubić, bo to nadal jest skrzynia bezstopniowa, ale da się z nią żyć całkiem przyjemnie. Najważniejsze, ona nie zabija radości z jazdy tym samochodem, która sama w sobie jest wielka. Dlatego, że to jest samochód, który ma 182 konie i to są bardzo żywe konie. To jest samochód, którym naprawdę można pojeździć bardzo dynamicznie, bardzo fajnie poskręcać. To, za co ja uwielbiam Hondy. Ten układ nie jest, że tak powiem, nie ma takiego słowa, ale przewspomagany. Stawia opór, coś, co ja uwielbiam i dawno nie miałem. Rzecz bardzo wpływająca na przyjemność sprowadzenia, przynajmniej dla kogoś, kto coś takiego lubi, no bo oczywiście jestem w stanie przyjąć, że są osoby, które wolą, kiedy wspomaganie jest dużo większe. Ja akurat uwielbiam takie, także moim zdaniem tu jest świetnie. Skrzynia ma także tryb sport i co ciekawe, on daje radę, to nie jest tak, że się nic nie zmienia. Auto jest jeszcze bardziej dynamiczne. Możecie też zrobić coś takiego. Mamy tu manetki i nie usłyszycie tego, ale ja czuję tą zasymulowaną zmianę biegu i dla mnie to jest naprawdę coś kapitalnego i chciałbym, żeby w każdym aucie, które CVT posiada, coś takiego się znalazło, a przede wszystkim, żeby to tak działało. Bo to naprawdę bardzo dużo zmienia. To jest pewien game changer dla mnie, co do skrzyń CVT. Także Honda naprawdę szacun. Po co w ogóle robi się skrzynie bezstopniowe? Producenci twierdzą, że po to, żeby były bezawaryjne, nie ma tutaj biegów i tak dalej, i po to, żeby samochód mało palił. Ile pali Civic? No taką ciekawostką jest to, że ja odbierając to auto zestałem je z przebiegiem 14 km, także
jestem pierwszą osobą, która to auto użytkuje. Jak wiadomo, one na początku jako nowe potrafią palić więcej. No i faktycznie te pierwsze kilometry to było 15, ale to było normalne. Podczas tygodniowej jazdy moja średnia to 7-8, tyle że to było w dużej mierze miasto i bardzo dynamiczna jazda. Przy takiej jeździe, że tak powiem, normalnej, bez żadnego ciśnięcia, sprawdzania, co ten samochód potrafi, spokojnie zejdziecie do 7 litrów w mieście, trasa to będzie, nie wiem, 5 z kawałkiem, także te wartości są świetne. Oczywiście mówię o takiej przepisowej, spokojnej jeździe. Także 182 konie, pamiętajcie, więc jestem w stanie przyjąć to, dlaczego te skrzynie się znajdują w coraz większej liczbie samochodów. No ale mówię, nareszcie samochód, z którym da się żyć odnośnie skrzyni. Jest jeden minus, na który na pewno skrzynia wpływa. 120-130 robi się dość głośno. Myślałem, że będzie zdecydowanie ciszej, szczególnie, że samochód kompletnie nowy. Tu nie ma prawa nic skrzypieć, stukać, pukać i tego oczywiście nie ma. Te materiały są w porządku, nie jakieś mistrzostwo świata, jeśli chodzi o sam materiał. Samo spasowanie już zdecydowanie tak. Spasowanie jest kapitalne. To może jak jestem troszkę już przy wyglądzie, przy designie. Zegary, no wiadomo, elektroniczne, także coś, co już jest w każdym aucie, ale fajne, nieprzekombinowane, bardzo łatwo się do nich przyzwyczaić. Szczególnie podoba mi się z prawej strony, jak pokazana jest ilość paliwa, które nam pozostało. Ładnie to wygląda. Jest naprawdę ok. Ale niestety tutaj przechodzimy do chyba największego minusa dla mnie tego samochodu. Na szczęście nie jest jakiś ogromny. Jak zastanawiacie się, co to jest, to jest ten ekran. I w zasadzie wszystko, co się z nim wiąże. Gdyż zobaczcie, jak to wolno działa, po pierwsze. Zobaczcie, ile czasu minęło, on się jeszcze nie włączył dobrze. Więc raz, szybkość, tragedia. Dwa, wygląd. To możemy się spierać. Ja uważam, że cały design tego ekranu jest mocno średni. Jest po prostu stary. Tak wyglądały ekrany 10 lat temu. Niestety to się zdarza jeszcze dzisiaj, ale można powiedzieć, że klasyka i tak dalej. Ja tak nie uważam. Jest po prostu nie za ładny, bardzo wolny. Niestety to jest związane również z tym, że na przykład po wrzuceniu wstecznego i włączeniu kamery, no nie ma szału. Jakość wyświetlanego obrazu jest też słaba, także jest to w pewien sposób minus. Ja jakoś tam bardzo na to nie narzekam, dlatego że ja i tak w zasadzie to, co muszę mieć w samochodzie, to muszę mieć czujniki, bo to zdecydowanie tak. Kamera jak jest, to fajnie, bo to też pomaga, ale jakoś strasznie na to uwagi nie zwracam. W każdym razie jak ktoś zwraca, to będzie rozczarowany jakością kamery. Czyli kolejny minus tego ekranu. Zdarza mi się też to, że Android Auto, jak podłączymy telefon, to jest ok, ale na przykład ja nie lubię, ponieważ bardzo często ja do samochodów wsiadam, wysiadam non-stop i ja lubię na przykład, jak mam muzykę, leci sobie ze Spotify'a, wysiądę z samochodu, wracam, wszystko się łączy samo, przez Bluetooth leci sobie dalej. To tutaj 5 na 10 mam tak, że się włączy i leci dalej, 5 tak jest, że muszę brać telefon, uruchomić go i dopiero wtedy leci muzyka. Być może to jest związane z moim telefonem, tego nie wiem, nie jestem w stanie tego sprawdzić, no ale tak jest. Świetnie natomiast, że mamy ładowarkę indukcyjną, ja z tego bardzo dużo korzystam, także to jest kapitalna sprawa. Mam oczywiście auto hold i na szczęście mamy to, że mimo tego, że sterujemy klimatyzacją naciskając ten przycisk, i wtedy włączamy sobie on-off oczywiście, to na szczęście mamy pokrętło od klimatyzacji, od ustawiania temperatury w zasadzie, czyli można. Znowu na szczęście okazało się jeszcze tym razem, że można, a w zasadzie tu powrócono do tego, że czegoś takiego możemy użyć i szacun. Idźcie tą drogą, wszyscy. Samochód jest też bardzo przestronny. Jak już jesteśmy we wnętrzu, to sobie tu trochę jeszcze pozostańmy. Bagażnik, tyle litrów. I to jest wartość zdecydowanie wystarczająca na wakacyjne podróże. Mam tym razem sedana. Ja lubię sedany. Wiem, że to jest taka ginąca trochę klasa dzisiaj samochodów, ale ja akurat te auta lubię, kompakty też bardzo. Także przy tej przestronności to jest w pewien sposób samochód, który może zastępować Accorda, bo i z tyłu mamy bardzo dużo miejsca i mamy bardzo duży bagażnik. Z przodu oczywiście nie mówię, bo z przodu jest w zasadzie w każdym aucie dużo miejsca. Da radę żyć bez tego Accorda przez to, że ten Civic jest taki, jaki jest. I muszę powiedzieć słowo o wyglądzie. Staram się to raczej mówić w sytuacjach, kiedy auto jest naprawdę jakoś wyjątkowo brzydkie albo wyjątkowo ładne, bo ciężko jest trochę dyskutować na argumenty,
bo tu wystarczy argument, że mi się nie podoba i ciężko z tym jakby polemizować. I oczywiście trzeba przyjąć to, że komuś się coś podoba, a komuś nie. No ale jakby wyrażając swoje zdanie, dla mnie to jest jeden z najładniejszych kompaktów obecnie na rynku. I czy hatchback, czy sedan, ja na te samochody uwielbiam patrzeć, za każdym razem jak do niego idę, to się cieszę, bo wiadomo, że samochód pożera się też oczami i przyjemnie mieć ładne auto pod oknem, to według mnie to auto jest bardzo ładne. Też fajną rzeczą, którą udało się zrobić, a która też czasem zdarza się, że jest pewnym minusem w samochodach, no to tutaj lusterka są zaskakująco duże, a to wpływa wiadomo na komfort i bezpieczeństwo jazdy, także mimo tak ciekawego wyglądu, na szczęście udało się pozostawić lusterka, które mają taki rozmiar, który umożliwia zarówno to, że ten samochód wygląda ciekawie, bo często ten kształt lusterek jest związany po prostu z tym, jak samochód jest zaprojektowany i nadal pozwalają widzieć w nich po prostu wszystko. Muszę też na pewno wspomnieć dla osób, które są na przykład fanami miękkiego zawieszenia, o teraz przejeżdżam na przykład przez progi, to nie jest samochód zawieszony bardzo miękko, ale jest bardzo sprężysty, to jest takie zawieszenie, które ja lubię. Takie trochę zbliżone do Mazdy trójki, czyli sztywne, ale zapewniające dla mnie wystarczający komfort. Przy czym zdaję sobie sprawę, że wiele osób woli dużo bardziej miękkie samochody, no to nie jest przedstawiciel takiej szkoły tworzenia zawieszenia. Miejcie tego świadomość i sprawdźcie to koniecznie na jeździe testowej, na jakiejś nierównej drodze. Tak jak tutaj wjadę sobie na nierówności, no to jest dla mnie jest bardzo w porządku, ale tak jak mówię, wiem, że to bywa różnie odnośnie preferencji. Ile kosztuje Honda Civic 2020? Jak dostałem samochód, to pierwszą rzeczą, która rzuciła mi się w oczy po otwarciu katalogu, i to takie trochę szok, niedowierzanie. Macie dwie wersje wyposażeniowe i wybieracie czy manual, czy automat. I to jest koniec. Czy to jest minus? Wręcz przeciwnie. Dla mnie to jest plus. Dlaczego zdecydowaliście się na zakup Hondy Civic? Siadacie i wybór jest bardzo prosty. Troszkę słabsze wyposażenie lub pełne, kolor, skrzynia. To jest koniec waszych dylematów. Nie siedzicie dwa tygodnie nad katalogiem, nie musicie wybierać każdej rzeczy, a potem się okaże, że i tak czegoś zapomnieliście, że na przykład macie najwyższą wersję, a nie ma kamery. Honda tak nie robi. I ja to uwielbiam. Oczywiście jestem w stanie przyjąć argumenty osób, które powiedzą, no dobra, ale ja wolałbym sobie kupić taki samochód, chciałbym kupić ten samochód goły, bo mi niepotrzebne te rzeczy wszystkie, a zapłaciłbym dużo mniej. Albo na przykład chciałbym wysoką wersję, ale nie chcę dopłacać za, nie wiem, LEDy, bo nie lubię LEDów i po co mam za to płacić. Okej, szanuję i jakby na pewno są takie osoby i mają dużo racji. Tyle, że tak w mojej prywatnej opinii, czy sobie kupisz Hondę, Toyotę, Volkswagena, Mazdę, gdyby te samochody były wszystkie gołe, miałyby klimatyzację, kierownicę i automatycznie włączające się trzecie światło stop po naciśnięciu hamulca, to one by się różniły od siebie wyglądem, niczym więcej. Jeździłyby wszystkie tak samo, po dwóch tygodniach tak samo byście się czuli we wnętrzu, nie różniłyby się niczym. W związku z tym, kupując nowy samochód, fajnie jest mieć go dobrze wyposażonego. I tu jest mega plus. Za 120 tysięcy, czyli cena, która dzisiaj jest takim trochę poziomem kompaktu dobrze wyposażonego, chore wiem, no ale tak jest. Praktycznie tyle trzeba dzisiaj dać za dobrze wyposażony kompakt. Tyle samo kosztuje Honda. Co zostaje do wyboru? Tak jak powiedziałem, lakier w zasadzie, bo za tyle macie już automat. Automat kosztuje 5 tysięcy, to moje kochane CVT. O, obok stoi Mazda trójka. Ja bym się między tymi dwoma samochodami mocno zastanawiał, pewnie jest wiele osób, może nie ma tu co się rozwodzić, bo to trochę nie na ten moment takie rozważania, ale podobne cenowo samochody i podobne charakterystyki. No i co z tymi 120 tysięcy, czy te 5 mniej, jeśli nie chcecie CVT? Tak jak zacząłem, skoro samochód kosztuje tyle, ile inne kompakty pełni wyposażone i jest pełni wyposażony, 2,5 tysiąca, kwestia koloru i macie wszystko, no to chyba trzeba niestety powiedzieć i chyba pierwszy raz użyję takich słów przy kompakcie za 120 tysięcy, że ten samochód ma dobrze skalkulowaną cenę. I oczywiście taka ogromna gwiazdka w wielkości liter, o którymi to mówiłem, jak na dzisiejsze standardy i w odniesieniu oczywiście do rywali. I po co o tym mówię? Po to, że gdybym ja miał dzisiaj 120 tysięcy do wydania na nowy samochód, to Civic byłby w takim moim top 3 aut, wśród których ja bym wybierał. Tak bardzo mi się podoba ten samochód i tak dobrze mi się nim jeździ. Bardzo bym chciał, żeby on był lepiej wyciszony,
Byłoby super, gdyby miał na przykład dwusprzęgłówkę, ale już jak już ma być CVT, to niech będzie to. I bardzo bym chciał multimedia ze Skody, z Mazdy, może nie z Toyoty, ale powiedzmy, że z tych dwóch marek, czyli wyciszenie, skrzynia i ten wyświetlacz. I ja bym się nie miał wtedy kompletnie do czego przyczepić do tego samochodu. Zobaczcie, jakie wymieniłem wady. Skrzynia Ales, którą da się żyć, wyświetlacz, który nie jest najważniejszą rzeczą na świecie, i tak samo kamera. I wyciszenie, które faktycznie, gdyby było lepsze, no to już oczywiście uznaję argumenty, że to jest coś wpływającego na komfort jazdy i na przyjemność z użytkowania auta. Nie zrozumcie mnie źle, tu nie jest tragicznie, ale po prostu mogłoby być lepiej. Tak jestem przyzwyczajony, że jakbym miał samochód, to bym chciał, żeby było trochę ciszej. I to jest dla mnie koniec wad w tym samochodzie. Także chyba nie jest źle. Tym bardziej, że samochód jest naprawdę mega fajny z wyglądu. I często zdarza się tak, że samochód, który jest zaprojektowany w jakiś tam sposób kontrowersyjny, a tu jest troszkę kontrowersji, było od początku, już nie mówię w porównaniu też do UFO, ale ten tył szczególnie w hatchbacku, no wiele osób, przyjmuje, że wielu osobom ten samochód może się nie podobać. Ja uważam, że wygląda mega i nie zestarzał się przez te 3 lata, co jest też jakby potwierdzeniem tego, że projektanci zrobili bardzo dobrą robotę. Bo często auta kontrowersyjne na początku mówi się, ale super, no tylko, że to mija po roku. To tutaj tak nie jest, moim zdaniem oczywiście. Także podsumowując, bardzo dobry samochód, dobrze wyposażony, świetnie wykonany, bardzo przyjemny w prowadzeniu. Uwielbiam tym samochodem jeździć po zakrętach, na co dzień, wolno, szybko, nie ma znaczenia. To jest nadal prawdziwa Honda. Mimo tego, że tu już nie ma wolnosącego silnika wysokoobrotowego, tylko mamy 1.5, mamy turbinę. Nie chciałem specjalnie o tym gadać przez pół odcinka, bo już to było tyle razy poruszane, nie ma sensu. Tak jest i albo to akceptujecie, albo nie. Jeśli chcecie Hondę z wolnosącym silnikiem, no to kupcie używaną, bo co zrobić. Ja bałem się tego, myślałem, że Honda straci swój charakter, a zdecydowanie moim zdaniem tak nie jest. To jest auto bardzo dynamiczne, palące fajne ilości paliwa. Ja się w nim świetnie czuję i to jest prawdziwa Honda, czyli samochód, którym na pewno cała rzesza ludzi jest zakochana, chyba można tak powiedzieć. I nowy Civic Was nie rozczaruje. Jak lubicie Hondy, to mimo pewnych zmian w tych samochodach, tego Civica też będziecie lubili. Będziecie z niego zadowoleni. Mega dobry samochód. I kolejne auto, którego szkoda oddawać. A nie zawsze tak jest. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.